Od czasu, gdy człowiek po raz pierwszy podniósł oczy, by rozmyślać o gwiazdach i bezmiarze kosmosu, nas, Ziemian, fascynuje pytanie, czy jesteśmy samotni we Wszechświecie. Instynktownie odczuwamy potrzebę poszukiwania kontaktu z istotami spoza granic tego świata. Czy na innych planetach istnieje życie? Czy istnieją cywilizacje starsze z technologią wyższą od naszej? Czy istnieją istoty zdolne do podróży międzygwiezdnych i międzygalaktycznych? Z pewnością sporo tu fantastyki. Ale czy możemy być pewni, że istnieją jeszcze inne planety oprócz tych 9 z naszego systemu słonecznego? A jeśli istnieją, to skąd możemy wiedzieć, czy są zamieszkane przez istoty inteligentne? A jeśli tak, to jak możemy się z nimi porozumieć? Czy możemy im zaufać? Czy możliwe, że one już nas odwiedziły, pozostawiając namacalne dowody swojej obecności? Mamy już dowody na istnienie innych systemów słonecznych. Jaka jest jednak szansa na to, że którykolwiek z nich jest zamieszkały przez istoty inteligentne? Nie mamy wątpliwości, że nauka podchodzi bardzo poważnie do możliwości istnienia życia na innych planetach. Uczeni podejmują wysiłki zmierzające do skomunikowania się z inteligentnymi istotami w kosmosie. Jeśli one istnieją, to czy okażą się nam przyjazne, czy wrogie? Czy będziemy zdolni porozumieć się z nimi? Czy odległości nie są zbyt wielkie, aby zaistniał kontakt fizyczny? A może one już nas odwiedziły? W roku 1902 pewna Francuzka zaoferowała 100 tysięcy franków nagrody osobie, która nawiąże kontakt z inną cywilizacją. Wykluczyła jednak z tego planetę Mars, sądząc, że będzie to zbyt łatwe. Długo żywiono nadzieję na możliwość znalezienia życia na Marsie, planecie najbardziej podobnej do Ziemi w Układzie Słonecznym. Dlatego nagłówek w gazecie z 1996 roku „Życie na Marsie” nie wywołał wielkiego zdumienia, gdyż pytanie to stawiali już dość często naukowcy i pisarze. Ale tym, co spowodowało podniecenie, było oświadczenie, że nauka odkryła dowód na istnienie życia na Marsie. Uczeni znaleźli ponad 2-kilogramowy kamień na terenie Antarktydy. Według najpopularniejszych scenariuszy, kamień ten pochodzi z samego Marsa. Został wyrzucony na orbitę okołosłoneczną 16 milionów lat temu w wyniku uderzenia asteroidy o powierzchnię czerwonej planety, które spowodowało potężny wybuch. Ten mały kamień cały czas krążył wokół Słońca, aż został przyciągnięty jakieś 13 tysięcy lat temu przez ziemskie pole grawitacyjne i opadł na Antarktydę. Pozostawał tam aż do roku 1996, gdy jego opis znalazł się na pierwszych stronach gazet wraz z niesamowitym stwierdzeniem, że jest to dowód na istnienie życia na Marsie. Jak wierzą uczeni, znaleziono coś, co stanowi skamieliny bakterii, czy też wczesnych form roślinnych. Jeśli rzeczywiście pochodzi to z Marsa, wskazywałoby to na fakt, że kiedyś istniała na Marsie jakaś prosta forma życia, która tam właśnie się rozwinęła. Byłby to pierwszy wypadek, kiedy mamy na to jakieś dowody. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci uczeni zgromadzili wielką ilość takich spektroskopowych dowodów na istnienie wielu organicznych, a czasami bardzo złożonych molekuł w głębi kosmosu. Ale to nie wystarcza, aby twierdzić, iż istnieje tam życie. I sądzę, że może być tu zastosowana zdrowa naukowa zasada, iż im bardziej spektakularne jest twierdzenie, tym bardziej przekonujące winny być dowody. Uważam, że pod tym względem dla większości naukowców sprawa jest jeszcze daleka do ostatecznego rozstrzygnięcia. A jednak takie naukowe doniesienia o odkryciu na Marsie materiału zawierającego życie bakteryjne dodały impulsu innym uczonym do usilnych starań odnalezienia naszych kosmicznych sąsiadów. Poszukiwania początków w sensie naukowym skierowały naukowców w kosmos w poszukiwaniu początków życia.
Jednym z przedsięwzięć poszukiwania pozaziemskich inteligencji jest projekt Phoenix wartości 16 milionów dolarów. W 1995 roku australijscy i amerykańscy uczeni zainstalowali 64-metrowy radioteleskop w Parkes w celu wyłapania sygnałów pochodzących od innej inteligentnej formy życia znajdującej się w naszej galaktyce. Jeśli przedsięwzięcie okaże się sukcesem, czy powinni odpowiedzieć? Większość uczonych uważa, że nie powinniśmy wysyłać żadnych sygnałów, ponieważ istoty kosmiczne mogą być wrogo nastawione do nas i możemy mieć problemy w stawieniu im czoła. Naukowcy zobowiązani do stawiania ewolucyjnych hipotez wierzą, że wszelkie dominujące gatunki, które żyją na innych planetach, mogły podobnie jak my, pazurami, zdobywaniem, zabijaniem wszelkich konkurujących gatunków, skupić się na walce o przetrwanie. Brzmi to trochę odstręczająco, prawda? Ale czy rzeczywiście jesteśmy w niebezpieczeństwie w tym niewyobrażalnie wielkim wszechświecie? Wszechświat na pewno jest ogromny. Możemy to wyrazić w taki sposób. Jeśli odległość około 400 tysięcy kilometrów między Ziemią a Księżycem przedstawimy jako typową cienką kartę do gry, to odległość stąd do najbliższej gwiazdy wyglądałaby jak stos takich kart o wysokości około 43 kilometrów. Z miejsca, gdzie zostaliśmy umieszczeni z krawędzi Drogi Mlecznej, gołym okiem widoczne są trzy inne galaktyki. Przy pomocy teleskopu uczeni mogą zobaczyć miliony innych galaktyk, a wierzą, że są ich miliardy. Odległości pomiędzy galaktykami są niewiarygodnych proporcji. Najbliższe nam galaktyki to mała i wielka mgławica Magellana, znajdująca się w odległości około 200 tysięcy lat świetlnych. Następna to mgławica Andromedy, oddalona o 2 miliony lat świetlnych. Światło w czasie sekundy przebywa odległość około 7,5 obwodów naszej Ziemi. Trzeba około 8 minut, aby światło dotarło ze Słońca na Ziemię, a jest to odległość około 150 milionów kilometrów. Tak więc odległość, jaką światło przebywa w czasie jednego roku, jest nie do pojęcia ogromna. 13 czerwca 1983 roku sonda kosmiczna Pionier 10 opuściła nasz system słoneczny, jako pierwszy obiekt będący dziełem ludzkim. Jednakże odległości są tak ogromne, że podróż w przestrzeni między systemami słonecznymi jest niemożliwa. Zatem już sama odległość czyni wszechświat bezpiecznym dla nas i dla nich. Oczywiście, jeśli zakładamy ich istnienie, to bardziej fizyka niż charakter powstrzymuje nas przed zrobieniem im krzywdy, a ich przed skrzywdzeniem nas. Nie tylko nauka interesuje się dzisiaj kosmosem, ale także fantastyka naukowa. Pamiętacie, jak w Gwiezdnych Wojnach Ben Kenobi i Luke Skywalker zostają złapani w pułapkę wraz z przyjaciółmi wewnątrz statku kosmicznego należącego do potwora z Imperium Zła? W walce wręcz z Darthem Vaderem Ben Kenobi poświęca swoje życie, aby umożliwić ucieczkę Luke'owi i innym. Imperium Zła podąża za nimi w szaleńczym pościgu. Ale Luke Skywalker niszczy je, kończąc tym cały dramat. Prawdopodobnie najbardziej uderzającym punktem Gwiezdnych Wojen jest bardzo bliskie podobieństwo do konfliktu pomiędzy dobrem i złem, jaki ma miejsce we wszechświecie od tysięcy lat. Wszyscy widzimy ten konflikt w naszym sąsiedztwie, a nawet w naszym własnym życiu. I tak jak w Gwiezdnych Wojnach, wydaje się, że zło ma kontrolę nad wszystkim. Czy Bóg zaplanował taki świat? Albo czy Gwiezdne Wojny mają rację, sugerując, że poza tym wszystkim istnieje złowieszcze Imperium Zła? Biblijna odpowiedź na te pytania zaczyna się we Wszechświecie dawno temu i z dala od naszej galaktyki, w miejscu zwanym niebem. Oto tajemnicze sprawozdanie Księgi Objawienia. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł.
i nie było już dla nich miejsca w niebie. Zauważcie, jak Michał prowadzi siły sprawiedliwości i prawa, a smok lub szatan prowadzi siły zła. I każdy jest wspierany przez inne istoty zwane aniołami. Przeprowadzono cały szereg badań przestrzeni kosmicznej przy pomocy wielkich teleskopów, podczas których różne grupy ludzi, a wśród nich także grupy chrześcijańskich naukowców, starały się odebrać jakieś sygnały zawierające inteligentne przekazy istot pozaziemskich, ale jak dotąd niczego nie znaleziono. Mam osobiste odczucie, że wśród tej ogromnej ilości gwiazd, jaką podajemy tylko w naszej galaktyce, i przy niesamowitej ilości innych galaktyk o podobnej wielkości, byłoby mało prawdopodobne, abyśmy byli jedynymi inteligentnymi istotami w całym wszechświecie. Uważam więc, że jest duże prawdopodobieństwo istnienia pozaziemskiej inteligencji. Księga Objawienia także podaje myśl o istnieniu innych mieszkańców Wszechświata. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Ale kto właściwie jest przywódcą tego imperium zła, którego Księga Objawienia nazywa smokiem lub szatanem? Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Biblia nie podaje wielu informacji na temat powstania zła. Przedstawia jednak jasno, że zło jest straszną rzeczywistością. Podaje także kilka wątków, kilka myśli, że powstanie zła miało miejsce poza naszą planetą, gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Tam zaczęło się zło, ale wszystko kiedyś było doskonałe. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Ale w jaki sposób zło przedostało się do istoty stworzonej i ta istota zdecydowała się iść drogą zła, a nie dobra? I tak się to zaczęło, gdzieś w kosmosie, a w końcu przedostało się na naszą Ziemię. Lucyfer został stworzony jako doskonała, nienaganna istota. Zły sposób myślenia miał początek w jego umyśle. Bóg nie włożył jemu zła, on je tam znalazł. Bardzo trudno jest zdefiniować zło. Wiemy, że jest ono rzeczywistością. Gdy myślimy o faszyzmie, czy na przykład o eksterminacji Żydów, wiemy, że jest w tym coś demonicznego. Jest to coś, co jest straszne, co jest okrutne, co przepełnione jest kłamstwem i zwiedzeniem, co niszczy wszystko, co dobre i piękne. Spowodowało to powstanie jednego z najważniejszych poglądów na temat Boga i sposobu, w jaki rozwiąże on ten długowieczny konflikt między dobrem a złem. Gdy pojawiło się zło, Bóg nie powstał i tak po prostu nie zniszczył go. Zło pojawiło się dlatego, że Bóg wszystkich we wszechświecie obdarował wolną wolą. Chciał, aby ludzie go kochali, a miłości nie da się narzucić. Ludzie musieli więc mieć wolność wyboru. Ktoś zdecydował się pójść drogą zła, a Bóg zezwolił na to, aby zło szło swoją drogą. Dlaczego więc Lucyfer zbuntował się? Na czym polegał jego konflikt z Bogiem? Izajasz, jeden z pisarzy Starego Testamentu, mówi: a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Wydaje mi się, że zło zawsze powraca do człowieka, do naszego ja. W taki czy inny sposób nasze ja zostaje wywyższone znacznie ponad jego właściwą pozycję. Jeżeli jedna osoba aspiruje do zajęcia tronu drugiej, nazywamy to zdradą albo buntem przeciwko istniejącemu rządowi. Biblia mówi, że Lucyfer zbuntował się przeciwko rządom Bożym, przeciwko Bożym prawom i jego autorytetowi. Zapragnął pozycji Boga, chciał być jak Bóg, chciał być Bogiem. Myśl, że Bóg posiada rząd, nie powinna dziwić. Nawet fantastyka naukowa zakłada, że istoty w innych częściach wszechświata mają swoich przywódców i podwładnych oraz prawa, których trzeba przestrzegać.
Wszechświat został zbudowany na prawie. Zgadzamy się i akceptujemy prawa fizyki, astronomii i inne. Jest to także prawdą w świecie moralnym. Wierzę, że Bóg istnieje, jest realny, jest istotą moralną i dlatego dał nam prawo moralne. Ale ta idea nie jest dzisiaj zbyt popularna. Gdy rozpoczynają się bunty, kwestie sporne wydają się początkowo niejasne, a ludzie nie są pewni, kto ma rację. Jednakże z biegiem czasu problemy stają się jaśniejsze, a ludzie zaczynają opowiadać się po której ze stron. Umacniane są opinie, aż w końcu staje się prawie niemożliwe, by przekonać kogokolwiek. Prawdopodobnie tak właśnie wydarzyło się w niebie. Wojna wybuchła, kiedy szatan i jego aniołowie utrzymywali swoją buntowniczą postawę przeciwko Bogu i jego rządowi, mimo że sprawa była oczywista. Księga Objawienia wyjaśnia, że kiedy bunt sięgał zenitu, szatan został zrzucony na ziemię, a z nim jego aniołowie. I zrzucony został ogromny smog, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Nie powiedziano nam, dlaczego ziemia stała się nowym domem dla szatana i jego aniołów. Może dlatego, że nasi pierwsi rodzice posłuchali szatana i poszli za jego namową, podczas gdy nikt inny tego nie zrobił. I w rezultacie ten świat stał się jego domem. Spowodowało to dla nas straszliwe konsekwencje. Gwiezdna wojna pomiędzy dobrem i złem stała się nagle bitwą, którą ty i ja musimy toczyć. Stało się to zaraz po stworzeniu świata przez Boga. Bóg zasadził w ogrodzie drzewo i powiedział naszym pierwszym rodzicom, i dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ta historia zapisana w Księdze Rodzaju podaje nam wiele sugestii co do tego, czym jest zło i czym jest wolna wola. Niektórzy ludzie twierdzą, że to tylko bajki i nie interesują się tym, ale jeśli przyjrzysz się tej historii z uwagą, zauważysz, że zawiera ona wielką prawdę. Prawdę, która dzisiaj bardzo nas fascynuje. Wydaje mi się, że największą prawdą tej historii jest to, kto będzie Bogiem. Adam i Ewa nie zostali usunięci z ogrodu za zjedzenie owocu, ale za brak zaufania do Boga. Wynika to jasno ze słów, jakie wąż wypowiedział do Ewy. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Zwróćmy uwagę na tę subtelną wątpliwość. Ukryte treści były takie. Chyba żartujesz, Bóg tak naprawdę tego nie powiedział, prawda? Czy rzeczywiście powiedział, że nie wolno ci jeść z żadnego drzewa w ogrodzie? Wąż dobrze wiedział, że mogą jeść ze wszystkich drzew w ogrodzie oprócz jednego. Pytanie węża było sprytnie sformułowane, nie tylko po to, aby rzucić wątpliwość na prawo Boże, ale aby zmusić Ewę do poprawienia jego złego stwierdzenia. Gdy Ewa odpowiedziała, że tylko z jednego drzewa nie wolno im jeść, wtedy wąż wypowiedział całkowite kłamstwo. Na pewno nie umrzecie. I powtarza je w każdym kuszeniu, a stało się ono podstawową przyczyną buntu Lucyfera, pragnienie bycia takim jak Bóg. Wąż powiedział więc do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Na nieszczęście nas wszystkich Ewa dała się wprowadzić w błąd. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wynik ich nieposłuszeństwa był natychmiastowy. Zawstydzili się, gdy uświadomili sobie, że są nadzy. Sprawozdanie mówi, że trochę później, gdy usłyszeli głos Boga, Adam wystraszył się. Podstawową emocją jest strach. Adam i Ewa nie wybrali sobie strachu. Strach im się przydarzył. Jedyny wybór, jakiego dokonali, to nieposłuszeństwo Bogu. Strach był jedynie nieuniknionym duchowym i psychicznym owocem tego wyboru. W chwili, gdy Adam i Ewa wybrali grzech, strach stał się częścią ich życia. Na nieszczęście, również cała ludzkość została skazana na ten sam los. Biblia wyraża to w ten sposób. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
Zło jest tak strasznym problemem, że nie potrafimy go sami rozwiązać. Faktycznie na przestrzeni tysięcy lat ludzie próbowali rozwiązać problem zła, ale bezskutecznie. Nasz wiek pod wieloma względami jest wiekiem szczególnego rozwoju, ale jest zarazem wiekiem złym, wiekiem obozów śmierci. Pomoc musi więc nadejść z zewnątrz. Jeśli kiedykolwiek zechcemy się zmienić i odsunąć od grzechu, nasza ludzka natura musi także ulec zmianie. I w tym właśnie potrzebna jest pomoc. Ta właśnie pomoc już nadeszła z kosmosu. Tak naprawdę cała historia Biblii opowiada o Bożym rozwiązaniu problemu zła. Zanim jeszcze zło nastąpiło, Bóg je przewidział i przygotował sposób zaradzenia mu. Najbardziej ekscytuje nas fakt, że kontakt został już nawiązany. Inteligentne życie już weszło w kontakt z nami. Jest ono pełne dobroci i miłości. Oferuje nadzieję w każdym obszarze naszych najgłębszych potrzeb. Bliskie kontakty wywierają na nas wpływ. Tak samo jest z kontaktem z Jezusem. Gdy rozwijamy naszą z Nim łączność, potrafi na nas wpłynąć tak, abyśmy stali się do Niego podobni i uzdalniać tak, byśmy odbijali Jego pozytywne cechy. Biblia pokazuje nam proces, przez który możemy rozwinąć bliskie z Nim kontakty. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bóg zdecydował, że nasz problem weźmie na siebie. Problem był dla nas zbyt wielki, abyśmy sobie z nim sami mogli poradzić. Bóg więc powiedział, ja poradzę sobie z tym, ja rozwiążę to dla ciebie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten tekst nie rozróżnia, czy wierzy w Niego osoba bogata czy biedna, nie odnosi się do osoby wykształconej lub prostej, mówi po prostu każdy. A to obejmuje nas wszystkich. Gdziekolwiek jesteś, jakikolwiek masz problem, twoja grzeszność i twoje grzechy mogą zostać wybaczone, to może usunąć twoją winę i strach. Poprzez swoją śmierć na krzyżu Jezus przywrócił harmonię temu wszystkiemu, co Lucyfer doprowadził do ogólnej niezgody. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Od czasu do czasu ludzie zastanawiają się nad możliwością inwazji na naszą planetę istot z kosmosu. Powstaje jednak pytanie, po co miałyby przybyć na ten świat pełny problemów? Dlaczego szanujący się mieszkaniec kosmosu miałby narażać się na takie skalanie? Faktycznie Biblia stwierdza, że wszystko ułoży się inaczej. Znaczy to, że zostaniemy zabrani do innego świata. Jezus wyraził to następująco. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Gdy patrzymy na Biblię, interesujące jest to, w jaki sposób pierwsze rozdziały korespondują z ostatnimi. W pierwszym rozdziale widzimy stworzenie świata, a w ostatnim także stworzenie, lecz świata nowego. W drugim i trzecim rozdziale mowa jest o nastaniu zła, a w ostatnich rozdziałach Biblii w Księdze Objawienia czytamy o końcu zła. Wraz z powrotem Jezusa badanie kosmosu wkroczy w nowe wymiary. Jezus obiecał zabrać nas do miejsca, jakie umysł ludzki nawet nie potrafi sobie wyobrazić. Miejsca nieskończenie lepszego od naszych najbardziej fantastycznych marzeń. Oto jak Księga Objawienia opisuje ten dom w kosmosie. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tak więc jest prawdziwy sens w tym, by sięgać do początku. Ale nie jest to tylko sięganie wstecz i ponowne studiowanie tych rzeczy, ponieważ w środku była jeszcze historia. Trzeba było znieść wiele bólu, wiele problemów rozwiązać. Sięgamy więc z powrotem, ale mamy już więcej wiedzy i zadowolenia, bo wiemy, kim jest Bóg. Pomoc nadejdzie z samego nieba. W naszych poszukiwaniach życia w kosmosie być może największym odkryciem, jakiego kiedykolwiek dokonaliśmy, będzie to, że ręce, które przybito do krzyża 2000 lat temu, dostarczą nam środków i sił do osiągnięcia naszego niebiańskiego domu.
Poddaj dziś swoje życie Jego opiece. Złóż je w ręce zapewniające pełne bezpieczeństwo, bo życie, które obiecuje nam poza tym światem, jest warte zdobycia. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Głos Nadziei. Czytał Marek Smalec.